wielu miastach regionu w czwartkowy wieczór świętowanie przerwały gwałtowne burze i intensywne opady deszczu. Ich skutki dobrze widać po opadnięciu wody. W tej szkole tańca w Gliwicach straty są duże. Troszkę nam głośniki zalało, podłoga jest cała zalana, więc na pewno jest do wymiany, a mamy gdzieś tutaj gumoli, gdzieś mamy panele, więc trochę tego jest do remontu, ściągnięcia, wyczyszczenia, wysuszenia, tak żeby wszystko działało, żeby studio dobrze wyglądało na najbliższe zajęcia. To już druga taka sytuacja w ciągu 2 lat. Właściciele musieli sobie radzić sami, bo strażackie pompy mogą wybierać wodę, gdy ta ma minimum 10 cm głębokości. Na głęboką wodę strażacy zostali zatrzymani w krytej pływalni Mewa. Tu zagrożony był zespół filtrów i przepompowni. Akcja służb trwała prawie 7 godzin. Po burzy woda się cofnęła z kanalizacji. No i nie szło naszymi pompami tego wypompować. Strażacy przyjechali, musieli to robić oni swoim sprzętem za nie. W tej chwili jako tako to jest, no, ale dalej to woda nie schodzi. Tylko w Gliwicach strażacy interweniowali w podobnych sytuacjach kilkadziesiąt razy, głównie w nocy. W dniu wczorajszym od godziny 20 dyżurni stanowiska kierowania PSP w Gliwicach przyjęli łącznie 36 interwencji związanych z przyborem wód, gwałtownym przyborem wód, które w skutku miały zalane piwnice oraz drogi. Teraz sytuacja jest już opanowana, ale biorąc pod uwagę, że to była dopiero pierwsza większa wiosenna burza, podobnie niespokojnych dni i nocy w najbliższym czasie może być więcej. O ja nie. Oznaki stresu były widoczne gołym okiem, chociaż ten objawiał się również w inny sposób. Większość osób nie umiało nic przełknąć, łącznie ze mną. Ja dopiero zjadłam po maturze. Emocjom nie ma się co dziwić, bo dla tych młodych ludzi to pierwszy tak poważny egzamin w życiu. Maturalny maraton rozpoczął się egzaminem pisemnym z języka polskiego. Matura nie była jakoś super trudna, była taka w miarę. Myślę, że fajnie poszło. Tegoroczni maturzyści oprócz wykazania się umiejętnością czytania ze zrozumieniem musieli napisać wypracowanie na temat tęsknoty na podstawie lalki Bolesława Prusa bądź przeprowadzić analizę wiersza Ernesta Bryla Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. W poniedziałek kolejny egzamin z matematyki, a w następnych dniach z języka obcego oraz innych przedmiotów do wyboru, takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia czy historia. W tym dniu dzisiaj rzeczywiście jest dla nich najważniejszy egzamin, dlatego że otwierają się przed nimi jakieś tam drzwi. Jeżeli się nie otworzą, no to będą mieli, nie będą mogli spełnić swoich planów, marzeń, więc myślę, że jest się czego dzisiaj bać. Choć zawsze można próbować otworzyć te drzwi za rok, tak jak 10 tysięcy osób, które w tym roku próbują poprawić wynik swoich matur. Katowice chcą ratować przed zdekomunizowaniem pomnik Jerzego Ziętka i mają już na to pomysł. Ze zwłokowego pomnika figura stanie się elementem muzealnym. Miasto wydzieliło już działkę pod pomnikiem i przekazało ją do Muzeum Historii Katowic. To oznacza, że pomnik będzie teraz pełnił funkcję edukacyjną, a w związku z tym ustawa dekomunizacyjna go nie obejmie. Ziętka nie ruszymy z Katowic, znamy jego zasługi, oczywiście wady każdy z nas ma, więc to należy położyć na szali. Wiemy, że był związany z ustrojem perelowskim, no bo to jest jakby oczywiste. Natomiast pomnik został wzniesiony też w czynie społecznym, a więc to jest wola mieszkańców. Na razie teren pod pomnikiem został muzeum użyczony, ale docelowo ma być przekazany na stałe. Zgodnie z prawem ustawa nie ma zastosowania, gdy pomnik jest wystawiony na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. Na podobny krok zdecydowało się Zabrze. Nazwa pomnika Wincentego Pstrowskiego została zmieniona na pomnik Braci Górniczej. Jednocześnie monument został przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego. Pan Paweł na bytomski rynek patrzy z ogromnym sentymentem. Od ponad 60 lat mieszka w jednej z kamienic znajdujących się tuż przy głównej płycie rynku. Później został zmieniony na taki skwerek. Przestały kursować tramwaje, było spokojnie, tylko dużo komarów było, bo drzewa podrosły aż pod balkon. Także. No i teraz mamy Plac Czerwony, czuję się jak w Moskwie. To tak w przenośni oczywiście. Nie? Już zupełnie nie w przenośni, bytomski rynek się sypie. Myśmy właśnie teraz szli, mówimy, że te schody takie są, no ale mamy nadzieję, że zrobią. Choć
Chociaż to miejsce powinno być wizytówką Bytomia, dziś raczej utrwala stereotyp walącego się miasta. Zapadnięta nawierzchnia i brak kratek odwodnienia sprawiają, że przechadzając się tu można skręcić nogę. Po schodach chodzić obecnie w ogóle nie można. Zostały ogrodzone, żeby nikt z nich nie spadł. Zabezpieczenia mają jednak wkrótce zniknąć, bo jak zapowiadają w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej, wkrótce usterki zostaną naprawione. Pan prezydent na ostatniej sesji przekazał nam pieniądze, zwiększył nam plan właśnie na to zadanie inwestycyjne i będziemy przeprowadzać modernizację rynku. Polegać będzie ona na wyremontowaniu cieków, które w tej chwili już niestety zostały zniszczone albo ząb czasu je nadszarpał, oraz wykonamy modernizację, remont schodów wokół całego rynku. Prace mają zostać wykonane do końca lipca. Będzie to jednak raczej kosmetyka niż gruntowny remont. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce uruchomić 3 linie autobusowe, które zawiozą pasażerów na lotnisko w Pyrzowicach. Obecnie jeździ tylko jedna z centrum Katowic. 40 minut, ale to nie jest takie straszne. Nie uważam, żeby było. To 40 minut, ale drogi nie są zablokowane. Także dla mnie jest to przystępne. Na trasie nowych linii mają się znaleźć nie tylko Katowice, ale też Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze czy Piekary Śląskie i Tychy. Przez to czas podróży się wydłuży. Nam zależy na tym, aby połączenia autobusowe były też skomunikowane z dworcami kolejowymi, ponieważ mieszkańcy sąsiadujących miast mogą sobie dojechać w tym przypadku do Sosnowca, by przesiąść się do linii lotniskowej. Jest to 15 minut, ale dostępność dla pasażerów jest dużo większa. Dostępność tak, ale za to czas przejazdu, zwłaszcza dla pasażerów podróżujących do i z Katowic, będzie dłuższy. W przypadku przystanku początkowego w stolicy województwa będzie to nie 50 minut jak obecnie, a 65 minut. Bezwzględnie musi być szybki transport pomiędzy stolicą Katowic a lotniskiem, bo same dane statystyczne pokazują, ubiegły rok prawie 1 000 000 osób przyjechało do Katowic, korzystając z infrastruktury kongresowej, ale i również korzystając z infrastruktury kulturalnej. Obecnie bilet na lotnisko w Pyrzowicach kosztuje z Katowic 27 zł w jedną stronę. Po zmianach cena biletu ma wynieść 14 zł i będzie on ważny całą dobę. Złamali regulamin i wyjechali rowerem miejskim poza miasto. Gliwicka Rada Rowerowa sprawdziła, czy wymiana rowerów między stacjami w Gliwicach i w Zabrzu jest praktycznie możliwa. Regulamin regulaminem. My postanowiliśmy sprawdzić, jak jest w rzeczywistości, czy system ten technicznie jest gotowy. Więc wzięliśmy jeden rower i wybraliśmy się z nim do Zabrza. Rower udało się oddać bez problemu. Stacja faktycznie okazała się być identyczna. Również takie szczegóły techniczne, jak na przykład wysokość tego uchwytu mocującego, która też mogła tu się okazać jakąś przeszkodą i rodziła nasze obawy, ale było ok. Zgodnie z regulaminem obu systemów, rower wypożyczony w danym mieście, zarówno w Gliwicach, jak i Zabrzu, nie może opuścić jego terenu. Prosimy użytkowników, żeby tego nie robili w sytuacji, kiedy dojdzie do czegoś takiego, konto użytkownika jest blokowane. Również są nakładane odpowiednie kary. Za nieoddanie roweru w odpowiednim miejscu operator może nałożyć na użytkownika karę w wysokości 180 zł. Next Bike podkreśla jednak, że współpraca między miastami byłaby możliwa. Takie rozmowy trwają już między innymi między Katowicami a Sosnowcem. Jest to jak najbardziej możliwe technicznie, to zależne jest od porozumienia między samorządami, między zamawiającymi dany system. Jesteśmy otwarci na rozmowy w tej sprawie. Gliwiccy samorządowcy odmówili dziś wypowiedzi na ten temat. Zabrzańscy natomiast przekonują, że świadomi są takiej potrzeby, czekają jednak na rower metropolitalny. Projekt ma wejść w życie w ciągu najbliższego roku i objąć ma wszystkie 41 miast i gmin należących do metropolii. Metropolia zwróciła się niedawno do nas, do pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, z takim zapytaniem, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani takim projektem. W uzgodnieniu z panią prezydent żeśmy wystosowali pismo, w którym właśnie piszemy, że tak, ponieważ chcemy dalej to realizować, projekt nam się spodobał. 32 rowery miejskie jeżdżą po Zabrzu od tygodnia. 4 stacje działać będą przez 2 miesiące. To program pilotażowy. Władze miasta mają jednak zamiar przedłużyć umowę z operatorem.